W tym filmie pokażemy ostatnie z zadań olimpijskich z zawodów drugiego stopnia XII Olimpiady Matematycznej Juniorów. Zadanie piąte. Czy istnieje taki wielościan wypukły, że każdy kąt wewnętrzny jego każdej ściany jest prosty lub rozwarty i który ma dokładnie 100 krawędzi? Odpowiedź uzasadnij. Udowodnimy, że wielościan o opisanej własności nie istnieje. Zauważmy, że jeżeli pewien wielościan wypukły ma wszystkie ściany o wszystkich kątach prostych lub rozwartych, to w każdym z jego wierzchołków schodzą się dokładnie trzy krawędzie. Rzeczywiście, rozważmy dowolny wierzchołek takiego wielościanu i oznaczmy przez D liczbę schodzących się w nim krawędzi. Ponieważ w każdym wierzchołku każdego wielościanu wypukłego schodzą się co najmniej trzy krawędzie, więc D jest większe lub równe od trzech. Wówczas. Suma S, miar kątów płaskich przy tym wierzchołku, jest nie mniejsza od d razy 90 stopni. Z drugiej strony, w każdym wielościanie wypukłym, suma kątów płaskich przy dowolnym wierzchołku jest mniejsza od 360 stopni. Wobec tego d razy 90 stopni jest mniejsze lub równe S, które jest mniejsze od 360 stopni. Z tego wynika, że d jest mniejsze od 4, a skoro D jest większe lub równe 3, więc D równa się 3. Przypuśćmy, że istnieje wielościan wypukły o 100 krawędziach, w którego każdym wierzchołku schodzą się dokładnie 3 krawędzie. Niech W będzie liczbą wierzchołków tego wielościanu. Wówczas, skoro każdy wierzchołek jest końcem dokładnie 3 krawędzi wielościanu, a każda krawędź ma dwa końce, to mnożąc liczbę W przez 3. Otrzymamy podwojoną liczbę krawędzi tego wielościanu, a zatem 3 razy w równa się 2 razy 100. Z lewej strony tej równości stoi liczba podzielna przez 3, a z prawej niepodzielna przez 3. Otrzymaliśmy sprzeczność, z której wynika, że nie istnieje wielościan o własności opisanej w treści zadania. W rozwiązaniu wykazaliśmy, że jeśli każdy kąt wewnętrzny każdej ściany pewnego wielościanu wypukłego jest prosty lub rozwarty, to liczba jego krawędzi jest podzielna przez 3. Z drugiej strony, jeśli k jest liczbą podzielną przez 3 i większą lub równą od 12, to istnieje wielościan wypukły, który ma dokładnie k krawędzi i taki, że każdy kąt wewnętrzny każdej ściany jest prosty lub rozwarty. Na przykład dla k równego 99 grania stosób prawidłowy o podstawie 33 kąta foremnego spełnia ten warunek i ma dokładnie 99 krawędzi.